Yo, człowieki, z tej strony Bury, witam w grze Epic. Dajcie mi włączyć stopper, stopper włączony. Idziemy walczyć z tym bossem, tylko ja się zastanawiam, z tym Neutronem, tak? On się Neutron nazywa. Jak to zrobić, bo nie chcę brać mikstur. Zdecydowanie nie chcę brać mikstur, a nie wiem, czy ja mogę gdzieś składować mikstury. Pamiętacie, kiedyś wyrzuciłem tu kilka przedmiotów. One znikają, podnoszą mnie te ziomki. Co wszystko podnoszą w sumie z ziemi. Najlepiej to zrobię niby wypijając te wszystkie mikstury. Bo on mi potem je wyrzuci, ektoplazma. Tutaj, widać nieprecyzyjnie tego, czy ta szansa fizyczna obrażeń krewnicznych bierę. Nie mogę więcej pierścieni, czyli mogę 8. Rozumiem. Maczuk toporów, to daje 4. Obrażenia od lodu, dodatkowe obrażenia od lodu zdejmuję. Nie chcę tego. Czekajcie, 2. 4, 6, czemu akurat 7 pierścieni mogę tylko nosić? Ej, no to nie wiem. W wypadku... O co chodzi? Co to za bugi? Nie mogę żadnego pierścienia założyć. Inaczej. Coś się... Buguje się, słuchajcie. Jeszcze raz. Najpierw zdejmiemy ten. I założymy teraz ten. Okej. Okay. No to dziwne. Trzeba pamiętać, żeby ten... Dobra, no tak, w takim razie spoko. Zapiszę grę, że mam ten pierścień na sobie. Ale... Kuźwa. Z tymi miksturami co zrobić, mi powiedzcie. Wypijcie teraz wszystkie? Nie no, trochę żal. Na pewno bym kupił sobie więcej... Inaczej, no dobra, zróbmy tak. Kuchnia. Tu u niego mogę kupować esencję, tak? Na tym mi zależy bardzo. Im więcej mi nie sprzedasz. Mam 39 leczeń. No sposób, dajmy ci jakieś rzeczy. Sejmitar na pewno, pióro nie. Różdżkę tak. Całkiem wartościowa, to ci sprzedam. To tutaj sobie włożę. Czy coś jeszcze mam na sel? Chciałbym ci sprzedać... Czy ja ci sprzedam? Teraz pytanie. Aha, czemu sprzedam zawartość czy fiolkę? Bo fiolki by się przydały. No i właśnie. Ja mu sprzedam całą tą. To inaczej. Wczytujemy. Trochę muszę mieszać, ale nie chcę stracić tego, co mam. No dobra, pójdziemy tak na bossa. Bo on mi to wyleje przynajmniej, on... Bo on... Czy ja mogę wylać je w ogóle? Upuść pusty. Mogę wylać mikstury. Okej, to zróbmy to teraz. Trochę żal, wiem, żal, ale... żeby fiolki zostały. No trzeba się przygotować, bo ten boss jak zacznie nam wylewać te fiolki, to nie dość, że teraz i tak tracę zawartość, to jest smutne, ale jak on nam wylewa, to tracimy też czas na walkę z nim, a to już jest gorsza sprawa. Kupiłem sobie dlatego tych leczeń tyle w tym sposób, bo nie można chyba, no czaruch nam nie wyrzuci esencji, nie? Ale w ogóle coraz mniej tych leczeń mamy takich właśnie czarami, ja nie mogę już kupić, będę musiał nafarmić jakby, no, chyba że... No chyba, że jakoś to będzie w drodze. Znajdziemy w skrzyniach czy coś. Szkoda, bo pozbywałem tych mikstur, one by się na pewno przydały. Przynajmniej fiolek mam sporo. A to też jest iksir, patrzcie jak się... Nie, 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 nie.
Wygląda jak pusta fiolka. No ale przynajmniej jak będę miał składniki, zobaczę dokładnie co muszę zrobić, żeby robić sobie te większe mikstury zdrowia. I ja je potem po prostu nafarmię sobie to. I zrobię sobie 17 na przykład mikstur zdrowia. Może nawet jeszcze 7 takich większych. No trochę żal, no ale... No ale to jest też fajne, bo słuchajcie, trzeba by się na... Widzieliście kiedyś, żeby na bossa się tak przygotować, żeby wylewać mikstury? To jest coś zupełnie nowego moim zdaniem. Co w pewien sposób, bardzo ciekawe. To wszystkie mikstury na pewno? Chyba tak. Dobra, stan gry zapisany i lecę. Mam trochę leczenia, wiecie, 39 razy, no sądzę, że na bossa aż 4 razy tego nie będę używał. Aczkolwiek, i teraz nie pamiętam jak do tego bossa się szło, słuchajcie. To były takie specjalistyczne, ciekawie wyglądające drzwi. Nie, chyba trochę wyżej jednak. Chyba mam tych drzwi na mapie zaznaczonych. Tutaj może w prawo? Nie. Może w górę. Tak, tutaj. O Boże, chciałem zobaczyć z jednym, to ten z drugiego. Dziękuję ci, smoczku. Bardzo miłe z twojej strony, że martwisz się o mój exp. Dobra, przynajmniej tyle, że... Poszło całkiem bezboleśnie. Dobra, ładujmy ich na odległość. Smoku! I patrz, smoka mnie rozwali. No kutas. Dobra, ale na bossa smok mi się tak nie przyda, bo on odbija jego strzały i czasami ja dostaję, więc... Więc spoko. No i bosiek. Teraz ostatnio przeczytam, co Zera mówi. To będzie następny strażnik. Wiesz, coś można o nim Zera. To jest, zdaje się, biblioteka wielkiego neurona. Jaką ma słabość? Nie trać energii zadając pytania, na które nie dostaniesz odpowiedzi. Ha! To prawie tak śmieszne, jak karta, że tego zamku wypełni twój śmiech. Wiesz co? Nie potrzebuję twoich rak. Cokolwiek to będzie zostanie zabite, w nagrodę zbiorę klucz. To się jeszcze okaże. To się świetnie dużo dowiedzieliśmy. No więc co, jak z tym bossem? Powinno pójść się dużo sprawniej. Okej. No dobrze być przygotowany przez doświadczenie. Patrz, no chłopak nie wie co się dzieje, nie wiem gdzie odpoleci najgorsze. Dobra. Najważniejsze, żeby kryty wchodziły, prawda? Jak będą kryty wchodziły, to będzie prosto. Jeśli nie będą chciały wejść, to będzie długa walka. No kuźwa, no. On kiedyś, pamiętacie, za pierwszym razem wydaje mi się, że za każdym razem chodził lewo-prawo. Teraz tak jakoś... kręci nosem. Okej. Nie to. Dobra, dwa czary leczenia i spokojnie lecimy dalej walczyć. Teraz mam te myśli samobójcze. Nie mam pojęcia co to jest za... Co to mi robi? Okej. Tak zupełnie po środku. W sumie gdziekolwiek by nie poszedł, to byłoby dobrze. Ach, niedobrze. Czasami ta toporne sterowanie jest po prostu bolesna. Kryt, pięknie, dwa razy większy hit. Mam już te pierścienie, wiecie co, zwiększają te szanse na kryty sporo. Obrażenia z toporów też są zwiększone, bardzo dobrze. No oczywiście umiejętności same dawane w walkę toporem też zwiększają szanse na kryta. Pięknie!
No, nalewam, dobra. Nie dość, że udało mi się wycelować z tym opóźnieniem, co mi się rzadko pięknie, to drugi pod rząd. Co, zląkłeś się, frajerze? On potem wylewa mikstury, a potem jeszcze, wy tego nie zauważycie tak bardzo jak ja, zmienia mi sterowanie. Jak idę w lewo, to postać idzie w prawo. Na szczęście nie zmienia góry-dół, bo wtedy to już w ogóle by namieszał mocno. Dobra, już pół walki za nami, a leczenia mam bardzo dużo. Oddaczę się trochę, bo może się okazać, że zaraz zacznie bić mocniej. Albo coś takiego. No, patrz jak już kręci. No co jest, stary? Dobra. Zdziwiony pewnie, że mikstur nie mam. Czy jak pójdę na lewo, to on będzie starał się pójść na prawo? Chyba nie. ...560, no coś pięknego. Okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz pokonam go za pierwszym razem. Uciszenie. Nie mogę rzucać czarów. No tak, ale ja i tak nie rzucam nigdy, kiedy on czaruje, bo wtedy... To jest jedyny moment, kiedy mogę zdzielić w ryj. Ach, przebiegły. No siusiaku, zatrzymaj się w miejscu. Dziękuję ci, czy nie? Ja się zastanawiam, słuchajcie, jak on we mnie wali tym czarem, czy ja nie mogę go na przykład zdzielić z łuku? Oho! Uciszenie! Przegrałem tą walkę tym. Tym strzałem z łuku przegrałem sobie tą walkę. Ale ja jestem tempakiem, słuchajcie, tak dobrze szło. Dobrze szło, a nie rozumiem, czemu spróbowałem inaczej. Ech. Wydawało mi się, że on odbija ciosy, kiedy... On w takim razie on jest podatny tylko i wyłącznie na ciosy fizyczne, dobra. To mnie tyle wiemy. O Boż. Jeszcze taki silny łuk mam, że jak mnie zdzielił, to nie było co zbierać. Tych zapadników nie lubię. Są tacy silni. No ciekawy boss, nie ma co. Może smok postanowił odwrócić się w dobrą stronę. O nie. Są co jeszcze dwa strzały wypuściłem. Czyli inaczej cztery strzały, jakkolwiek to nie brzmiało. Tam jest jakaś skrzynia, tam mogło być coś ciekawego. Czekajcie chwilę. Złota esencja. No dobra, przynajmniej jesteśmy bogatsi o 30 złotych esencji. Chciałbym mieć tyle tych zielonych esencji co złotych. Będzie przynajmniej tego. Zbroje się nie zrozbiły. I się nie zrozbiły pięknie. W sumie dobrze, że tak zrobiłem, bo jestem i cały, mam zdrowie. Gotowy do walki. Zdobyłem tę skrzynię, znaczy te złote esencje. Smoka wywrócę. On mi tylko będzie przeszkadzał. Mówię, ciekawy, bo ciekawy. Dobra, tym razem zero błędów. Rozwalę go. Mhm. Byłem blisko. Od razu kryt na start, dziękuję, dobranoc. Lubię jak on się tak ustawia, bo wtedy jest naprawdę łatwo. Ja muszę tylko odpowiednio kliknąć spacy, nie muszę jeszcze wymierzać
Drugi kryt. Pięknie, w locie. Kiedy trafić? Okej. Przejdzie na lewo? Nie, na prawo zostanie, dobra. Ale jest fajnie, te kryty wchodzą teraz w tej walce. Już 3 na... ile? 4 uderzenia? Tak jakbyśmy mieli 75% szans na kryta. Dobra, udało się. Chociaż tak wątpiłem teraz. Siebie. Skłonności samobójcze naprawdę nie mam pojęcia, co one robią. Dobra. Dalej na lewo, okej. O, tej pozycji nie lubię na przykład, bo jest dość nisko. I łatwo spudłować. Dobra, ale trafiłem. Szybki heal i na prawo. No, jak on będzie stosował to uciszenie już, to ja będę starał się leczyć maksymalnie dużo w chwili, kiedy on będzie przerywał atakowanie. Może teraz się staram do pełna wyleczyć. Okej, okay, no może nie do pełna, ale sporo. Ale no trzeba przyznać, że jest dość wnerwiający boss. Wielki latający mózg z sokiem. Okej. Okay. Zastanawiam się, jakim bossem będzie ten Harpagon. Jakimś wielką bestią, czy może małym ziomkiem, o dziwo. Czy może nie będziemy z nim w ogóle walczyć. Ach, teraz trochę czasu straciłem. Niby nie ma tragedii, ale i tak żal. Pięknie, krytyk. No to nam wynagradza stracony czas. Bo krytyk to jest, posłuchajcie, jeden krytyk jak dwa podejścia, nie? Do zaatakowania go. Wydaje mi się, że centymetra brakowało, może pół. No tak dawno, tak nisko to nie było jeszcze chyba. Ale i tak trafiłem, pięknie. Dobra, o, fajne położenie, dziękuję ślicznie. Na lewo. Na środku, no okej, też sporo. O, odwrócenie już tego sterowania. Okej, trochę leczenia. Ciekawe, czy to będzie ostatnie, czy coś jeszcze głupiego zrobi. O cholera, ja byłem pewny, że to go dosięgnie. No dobra, trochę lame. Ale trafiłem. Szybkie dwa hile, myślę. O, zacząłem czarować, kiedy on zanim mnie zaatakował, jak zaczął, to nie przerwało, to fajnie. Pięknie. Okej. Dobra, to, no, pokonam go teraz na pewno. 23 leczenia. Chyba, że zrobi coś naprawdę takiego niesamowitego, że mnie to zatka. No się później farmić 10 lat. Co? 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 Co za boss? Co?
Haha, wielki Duron zmusił twój mizerny umysł z uległości, teraz pewnie leczy rany po walce. Śmiej się, śmiej, chmurko, drugi raz to się nie powtórzy. Ale... Jak on będzie o całe życie teraz, to po prostu będzie chore. Ja po prostu się poddam chyba. O Boże. No to teraz to mnie zdenerwowało. Weź te trzy leczenia, czy... Nie no, chyba starczy, bo... Miałem 30 kilka... A prawie z niej wygrałem, ale Boże. Jak on ma całe zdrowie... No ma... pewnie będzie miał całe zdrowie jeszcze, kutas, no. No i ma całe zdrowie. Śmiesznie. Słabszy też nie jest, nic mu się nie stało, oprócz tego, że muszę od początku walkę z nim zaczynać. Jasna dupa. Co za wkurzający boss, no. A jak on tak drugi raz zrobi? Ja nie mam chyba gwarancji, no znaczy on... Może nie powinien, może to miał nas tylko wkurzyć, ale jak to zrobi drugi raz, to ja nie wiem, to się powieszę chyba. A ja już miałem go pokonać. Już byłem tak blisko. Nie wiem, co ja mam zrobić, może wyrzucić w ogóle to z tego, ze slota. Na zero stawić, nie wiem, na shift zero. To. Może to jest jakiś pomysł. Może on mógł to zrobić tylko dlatego, że skrót miałem na to. Jeśli co, już myślę w ogóle, nie wiem, może poza logiką, ale... Nie chcę jeszcze raz walczyć, trzeci raz to zrobić, znaczy właściwie to czwarty. Piąty! Bym musiał wtedy, ale ładnie go ziwię teraz. Uwielbiam, jak są te duże liczby i ten hit jest taki naprawdę potężny. Okej. Okay. Teraz zostanie na prawej, albo po środku. Nie, na lewo idzie, dobra. Dobra, leczenie. Może mi tego leczenia wystarczyło na tę walkę, bo... Obawiam się, że może być z tym problem. No kutasie, no! A! To ja go mogę non stop łupać! Proszę was. Niby to nie jest proste, ale jak można, to spoko. Będę maksymalnie szybko go teraz łupał. A zatrzymywał się... Ach, tylko jak będę musiał się leczyć, ale słabo, no. Trochę heala. Na leczenie mi zostało, no to jest tak średnio na jeża. A ten pomysł na esencję zamiast many też jest spoko. Pięknie, 550, ładnie, ładnie. Ach, kuźwa, no tak blisko! Boże, to chyba w Dark Soulsie tak się nie denerwowałem na bossach. Szybko, bo on teraz ucisza. Dobra, tylko raz się udało, niedobrze. Przydałoby się tak ponad połowę życia zaraz zrobić. Czarowanie trwa latami, dobra. Jeszcze raz, pięknie zdążę, bo zacząłem przed jego czarem. Uff, dobra jest, dobra nasza. Pięknie.
ciebie szybszy, lamusie. Brawo, dobra, dobra, jak uważasz. Dobra, już jest zamiana sterowania. Dobra, trochę heala. No w takiej pozycji nieprzyjemnej, że się ustawił. Jak teraz mnie teleportuje, to będę musiał przecież pójść i farmić te esencje, żeby się potem móc wyleczyć w walce z nim. Okej. Okej, pięknie się ustawiasz, pięknie, mi się to podoba. Dobrze, że nie robi prawie w ogóle damage'a, oprócz tego tam 4 na sekundę chyba. No nie! No nie! To był... Ja muszę to wyrzucić! O Boże! Nie, no bez sensu, bez sensu. Ale jazda. Jaki mam save tutaj? 38 leczeń, czyli ten. Wyrzucę wszystko tam, w tym pokoju z nim. Wszystkie teleportacje wyrzucę. Żeby nie, do kuchni mnie wywalił. SMS ostałem. Dobra ludziska, tutaj kończę odcinek. Najbardziej frajerski boss ever. No, tak nazwę ten odcinek. No. W każdym razie. Do usłyszenia. El do Presidento. Peace out.